Szanowni Państwo, przede mną leżą trzy meteoryty. Klasyka meteorytów polskich, czyli meteoryt Pułtusk, meteoryt Łowicz oraz meteoryt Morasko. Co je łączy? Łączy je to, że wszystkie trzy spadły w postaci deszczów meteorytów. Kosmiczna skała, wpadając w ziemską atmosferę, pcha przed sobą poduszkę powietrzną, tutaj z przodu. Z przodu meteorytu wytwarza się wysokie ciśnienie, na tyle wysokie, że jeśli skała jest zbudowana z luźnego materiału, może pęknąć i rozlecieć się na wiele małych fragmentów. Po takim wybuchu meteorytu w powietrzu, po takim pęknięciu skały, małe meteoryty spadają jako pierwsze, spadają najbliżej miejsca wybuchu. Natomiast duże fragmenty hamują w atmosferze wolniej, lecą dalej i spadają daleko. Tworzy się na Ziemi tak zwana elipsa spadku. Możemy taką elipsę spadku zaprezentować graficznie. Po lewej stronie widzimy na niebiesko kierunek lotu. Meteoryty nadlatują z lewej strony. Na początku elipsy spadają małe okazy meteorytów, w tym przypadku małe okazy meteorytów Gaogeni, malutkie okazy po tej stronie elipsy. Dalej będą spadać większe okazy. Dołożymy jeszcze trochę tutaj okazów. Jeszcze dalej będą spadały okazy większe, coraz większe, im bliżej brzegu elipsy drugiego końca, tym większe, a na końcu elipsy spadają okazy największe. Na stole przede mną leży około setka meteorytów Gaogeni, małych meteorytów pochodzących z dwóch różnych deszczów meteorytów. Co ciekawe, te dwa deszcze meteorytów wystąpiły jeden po drugim w odstępie miesiąca, a meteoryty spadły dokładnie na ten sam obszar. Czyli dwie elipsy spadku, które nakładają się na siebie. Meteoryty Gao spadły w marcu 1960 roku w okolicach wsi Gao w Burkina Faso w Afryce, a miesiąc później, niedużo dalej, we wsi Gueni spadły meteoryty Gueni. Te pierwsze, czyli meteoryty Gao, są chondrytami zwyczajnymi typu H5, natomiast Gueni są meteorytami chondrytami zwyczajnymi typu H4. Oglądając je na powierzchni, nie jesteśmy w stanie rozróżnić, który jest który. Dlatego meteoryty te mają podwójną nazwę Gaogeni, no i pochodzą po prostu z tego obszaru w okolicach tych dwóch wsi. Takie małe meteoryty oczywiście można nabyć w internecie w cenie zapewne kilkudziesięciu złotych. Linki do stron, gdzie te takie meteoryty Gaogeni można nabyć, zostawiam w opisie filmu. Największym odnotowanym w historii deszczem meteorytów był spadek meteorytów Pułtusk. 30 stycznia 1868 roku, około 15 km od miasta Pułtusk, na wsi posypały się kamienie. Najmniejsze kamienie spadły w okolicach wsi Obryte. To tak zwany groch pułtuski, malutkie meteoryty takiej wielkości. To, co trzymam teraz w ręce, to jest okaz meteorytu Pułtusk, 1,4 grama, tak zwany groch pułtuski. Te meteoryty spadły tutaj na samym przodzie
elipsy w okolicach wsi Obryte. Trochę dalej spadły większe meteoryty. Możemy położyć ten meteoryt tutaj. Jeszcze większe meteoryty poleciały dalej. Ten meteoryt Pułtusk został znaleziony w 2022 roku, mniej więcej w tej okolicy. Kładziemy. Największe meteoryty doleciały do wsi Rzewnie. Kładziemy ten kilogramowy meteoryt Pułtusk na sam koniec elipsy w okolice wsi Rzewnie. Meteoryty spadające na Ziemię w postaci deszczu meteorytów dość często rozrzucone są na dużym obszarze. Obszar taki nazywamy elipsą spadku, chociaż tak naprawdę zazwyczaj nie ma to nic z elipsą wspólnego. Meteoryty po prostu są rozrzucone na jakimś obszarze, a my używamy takiego matematycznego stwierdzenia, matematycznego wzoru do opisu tego obszaru. Meteoryty żelazne Morasco także spadły w postaci deszczu meteorytów i na Ziemi utworzyły elipsę spadku. Po jednej stronie mamy mniejsze meteoryty, takie jak ten, który trzymam tutaj w tej ręce. Po drugiej stronie mamy większe meteoryty, tak jak ten, który trzymam w drugiej ręce. Mniejsze okazy znajdujemy w lesie moraskim i na polach. Większe okazy znajdowane są bliżej rezerwatu przyrody Meteoryt Morasco. Zresztą w rezerwacie przyrody Meteoryt Morasco znajduje się 7 kraterów, najprawdopodobniej wybitych przez duże meteoryty, które tam spadły. Kosmiczna skała może rozpaść się w powietrzu wielokrotnie. Dlatego niektóre elipsy spadku wyglądają bardzo dziwnie. W różnych miejscach elipsy mamy przemieszane ze sobą różne wielkości meteorytów. Możemy mieć małe, duże, małe, duże, małe, duże. Więc taka idealna elipsa spadku to gdy meteoryt tylko raz rozpadnie się na części i spadną one po prostu tak jakby w kolejności od najmniejszych do największych. Jeśli rozpadnie się wielokrotnie, no to ta elipsa już nie jest taka idealna. Meteoryty wewnątrz takiej elipsy są przemieszane rozmiarami. Niektóre deszcze meteorytów mają bardzo dziwne elipsy spadku, tak zwane odwrócone elipsy spadku. Taką odwróconą elipsę spadku ma deszcz meteorytów Łowicz. Najmniejsze okazy zostały znalezione po stronie wschodniej elipsy, a największe po stronie zachodniej. Jednak świadkowie spadku tego meteorytu twierdzą, że meteoryt naleciał od strony zachodniej, więc spodziewalibyśmy się małych okazów po stronie zachodniej, a dużych po wschodniej. Jest jednak na odwrót. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w gabinecie astronoma.